między Brownem a Morningiem pod atakowanym koszem. Niepokonani, 4 mecze, 4 zwycięstwa, ale też większość spotkań rozgrywają na własnym parkiecie. Drużyna z Minneapolis jeszcze niedawno była poza pierwszą ósemką konferencji zachodniej za Denver Nuggets, ale nowojorskich Knicks, którymi był w finale w 1994 roku, a tymczasem w ekipie gospodarzy zmiana. Zdobywał ponad 13 punktów średnio, tutaj także ma nieco wspomóc drużynę z Miami w ataku. Sezon pracy Pata Riley w Miami, jeżeli nie osiągnie jakiegoś spektakularnego sukcesu. Ach, świetna akcja w obronie Joe'ego Smitha. Zablokowany Morning. W dobrej dyspozycji są dzisiaj gracze Miami. Mając ich obronę. No, Carter nie daje poszaleć także Brandonowi. Ostatnie sekundy na oddanie rzutu. Niesamowity Dan Majer w dzisiejszym meczu. To Garneta. Kevin Garnett jest w tej chwili rekordzistą NBA. Carter ledwie 1,85 cm wzrostu, a bez problemu włożył piłkę do kosza z góry. Koszykarzem, ale ta ciężka praca w tym sezonie przynosi efekty. Tak wielu punktów nie zdobywał jeszcze nigdy w swojej karierze. Został to Malik Sidi. Ach, pod presją PJ Browna. Ach, szkoda. No, szukają jak mogą okazji do łatwych... Nie, jednak Joe Smith. No, teraz PJ Brown. Poprzedni sezon miał najgorszy w karierze, zdobywał średnio mniej niż piąty sezon w lidze zawodowej. Jak zwykle bardzo skuteczny. Koszykarze z Miami nie najlepiej grają w tym sezonie w meczach wyjazdowych. Rzut gości. No i teraz starają się troszkę forsować ostrzejsze tempo gospodarze. No to wodę. Mając piłkę w rękach, Kevin Garnett ma taką jordanowską łatwość. PJ Brown teraz... I druga porażka w ostatnich 11.